Z tych pieniędzy unijnych przeznaczonych dla młodych ludzi 2 miliardy, ale dodajmy jeszcze bardzo ważną rzecz. Tutaj nawet jeżeli taki młody człowiek pójdzie do Urzędu Pracy, zostanie mu opracowany indywidualny plan działania, no to gwarancji zatrudnienia on nie ma, bo on też sam z siebie musi wykazać jakąś inicjatywę. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o osoby młode, zazwyczaj tak dość stereotypowo też podchodzimy, ale jest w tym troszeczkę prawdy, że to są osoby, którym wystarczy dać pewną zachętę. I tak w większości przypadków jest, chociaż te szanse tak naprawdę nie są dla wszystkich równe. Wystarczy zapewnić im pewien bodziec. Najczęściej tym bodźcem jest nie tylko jakby sam fakt, że dostanie już jakąś konkretną pomoc, ale kluczowy raczej jest tutaj bodziec finansowy, który gwarantuje, że jeżeli wykonasz konkretną pracę, czy pójdziesz na te 8 godzin dziennie na staż, nie przejmuj się, masz zwrócone koszty badań, dojazdu i masz stypendium, które wcale nie jest małe. To jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Jeśli postawimy sobie taką sytuację, masz mieć w ciągu miesiąca takie środki do dyspozycji, a nie masz ich w ogóle, to chyba wybór jest dość jasny i my staramy się właśnie, żeby to wsparcie było na tyle atrakcyjne, żeby ta osoba decydowała się na to. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.